Witam wszystkich, z tej strony Rafkart. W dzisiejszym odcinku, tak jak obiecałem, będzie tutaj pewien młodzian wycinał wypraski z RWD8. Proszę, Wiktorku, zaczynaj. Okej, dzisiaj będę wycinał model, ale najpierw będzie to z wycinankami od modeli. Sprawdzimy, jakie one mają wygląd i będę je oceniał. Pierwsza zaginarka, jasno-niebieska. Obcinarka. Druga. I trzecia. Uwaga, daję miejsca. Pierwsza, czerwona. Druga, granatowa. I trzecia, jasno-niebieska. Wycinam je. Wycinaj teraz już, tak? Tylko uważaj na paluszki, żebyś sobie nie... Zaczynam od tej. Nie... Tutaj musisz bardziej, o, tutaj musisz wycinać, tak? Zaczynam żeby wszyscy widzieli, jak wycinasz. Tylko nie utnij sobie paluszków, tatuś zaraz wróci. Raczej ta jest już na trzecim miejscu, bo to nie da się wycinać. Użyjemy mojego taty, youtubera, najlepszy, jego zdaniem najfajniejszy zaginal. Już nie wiem, co to jest. Mamy, nie mamy. Jakby co? To ja pierwszy raz wycinam. No i kiedyś ja was witałem. Kto pamięta, to bardzo dziękuję. Już wyciąłam jedno skrzydło. Teraz za co tu się by zabrać? Za co? Może drugą weźmiemy? Teraz to inną tą. Tej nie będziemy używać, to jest ze słowa. Jak ci idzie? Dobrze. To mój tatuś mówi. Okej, tata zobaczy, jak to się nagrywa. Dobra, wiesz co, Wiktorku, tak żeby było widać, musisz robić to tutaj mniej więcej. I pamiętaj, tak jak pokazywałem, musisz wziąć, podejść, jak jeżeli masz tutaj, tu jest zagłębienie, to to musi być po prostu, tak? Po prostu musi być tak, o widzisz? Tak? Ale to nie jest część modelu, to co spadło. Dobra, i bierzemy następne. Tak, bierzemy następne. I ciach, mamy jedno. Dobra, spróbuj, bo te są troszeczkę grubsze, ale spróbuj coś wyciąć tymi, zobacz czy się da, czy się nie da. To są bardzo fajne, takie japońskie. O, no tutaj. Pamiętaj, żeby to robić, bo kamera jest tutaj. Więc musisz to... Dobrze było, okej, no. Teraz, no, przyciśnij mocno. Jak ja to zrobiłem? Ale dobrze, ale teraz, no widzisz, bo teraz uszkodzisz część. Musisz z drugiej strony też obciąć. Dobra, ja ci pomogę. Podchodzę tutaj i obcinam. Dobra, masz te. Okej. Ja wezmę te tutaj jeszcze. One są dosyć fajne, bo mają takie proste cięcie robią, ale są dosyć grube, więc nie wszystko można tymi zrobić. Więc dobra. Ja zacząłem je na trzecim miejscu. Pierwsze, no to są te dla mnie. Wycinaj dalej, trzeba wszystko wyciąć. Okej. Co by tu sobie podcinać? Wycinamy wszystko. Pamiętaj... Nie, odwrotnie. O, tak, żeby... to mnie już nudzi, tak to mi myślę. No, uważaj na paluszki, żebyś nie uciął sobie paluszków. O, tak. Dobrze, dawaj. Moja mama przyszła, jakbyście pytali. Kombinuję. Bądź tutaj, tu żeby było widać, bo... Kombinuję. Moja mama tam jest. Skoncentruj się na modelu, nie czegoś na mamie. Chyba mama szuka. Zgadła, mamusiu? Mama się śmieje z tatą. Nic nie odpowiedziałem. Wiktor, masz wycinać model, a nie komentować to, co się dzieje dookoła, dobrze? Koła wycinamy teraz. Dobrze, tak jak tatuś mówił, tak? Modelarska robota, tutaj. Tak, żeby było widać. Mamy kółko. Biorę się za inną.
Zobaczę, czy coś tu mogę wciąć. No może. Wypadło wszystko już. Dobra. Okej, następną część wycinaj. Tu nam pół dnia zajdzie, zanim to zrobimy. Dzisiaj wycinamy, a w następnym odcinku będziemy co? Szlifować, co? Czy co? Co się, jak się wytnie, to co, Wiktor, trzeba zrobić? W następnym odcinku będziemy szlifować te modele, gdzie... Elementy są... modelu, tak? Będziemy elementy się... modelu. Ale powiadomość jednak... specjalna. Na dzisiaj. A może, wiesz co, może jeszcze przed tym, zanim wyszlifujemy, to jeszcze je umyjemy. No, potem jeszcze umyjemy, a potem wyszlifujemy. A później skleimy, tak? Tatuś, pomoc, nie mogę wciąć tych. Dobrze, poczekaj, bo tutaj są... Trzymaj je. Ścięta głowa. Okej, poczekaj. Trzymaj w ten sposób, żeby było widać. Trzymaj. Trzymam. Ja tu spróbuję dojść. A, widzisz, uciekła. Tata zgubił kawałek modelu. Dobrze, już znalazłem. Znalazł tata. Okej, mamy to powycinane. Wiesz co, te mniejsze wszystkie elementy zostawimy na razie tak jak są, bo nie wiem, w którym miejscu trzeba będzie je zrobić, więc na razie zostawiamy. Zostawiamy, bo mogą nam się zgubić. Przechodzimy do drugiej, może coś nam się uda. Do drugiej ramki, tutaj. Trzymaj ją, tak? Trzymam. Teraz, żeby... na cztery ręce to robimy. W ten sposób nam nic nie ucieknie. Na cztery ręce. Okej. Dobra. Zauważcie, że tata nie użył swoich ulubionych zaginalek. Dobra, Wiktor. To się wytnie. Zaginarki są do elementów fototrawionych, a nie do tego, do... weź rączkę. Zapomniałem. Trzymaj. Tata nie użył swojej ulubionej wycinaczki. Ona tu jest tych bludów. No trzeba będzie tutaj posprzątać, nie? Zaraz weźmiemy odkurzacz. Oh no, to ja nie lubię tego. Nie lubisz tego elementu? Dlaczego? Nie, nie. A, tu jest motla. Nie lubię sprzątania. Dobra, poczekaj. Więc przesuwamy to wszystko tutaj. I teraz co robimy? Odkurzamy, tak? Odkurzamy, a to się jeszcze nagrywa? Tak. Tato! No te są za duże, żeby odkurzacz je wciągnął, więc je po prostu wyrzucimy. Tata by prawie... Okej, okay, dobra. Tata by prawie... Dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. Bardzo młodzieżowy, bardzo z przedszkola był. Do zobaczenia w następnym odcinku. Wiktor, pożegnaj się ładnie. Do widzenia wszystkim widzom. Thank you.